Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przedstawię Wam moje top 3 niesamowite, ulubione, długotrwałe i pięknie kryjące podkłady. Pokażę Wam właśnie takie 3 podkłady, które zawsze jak nałożę na twarz, to wiem, że będą mi się świetnie trzymały, które zawsze nakładam, jeżeli właśnie potrzebuję, żeby makijaż przetrwał cały dzień w przepięknym stanie. To są podkłady, które mają świetne krycie, ale żaden z nich nie tworzy maski na twarzy. To jest dla mnie bardzo istotne, bardzo ważne i po prostu te 3 podkłady uwielbiam i każdemu z Was mogę polecić. Od razu zaznaczam, że to są podkłady z górnej półki, ponieważ ostatnio takie tylko i wyłącznie noszę, więc z tych podkładów Wam wybieram. Mam podkładów multum w swojej toaletce, w swojej kosmetyczce, ale po te 3 sięgam wtedy, kiedy chcę właśnie, żeby ten makijaż wyglądał tak. Więc pierwszy z nich, najdroższy, jest to podkład Yves Saint Laurent. Przeczytam Wam takie suche fakty na jego temat. To, co ostatnio zauważyłam i nie wiedziałam o tym na początku, ponieważ nie przeglądałam się, jego jest tutaj tylko 25 ml, czyli o 5 ml mniej niż w standardowym podkładzie. Natomiast cena jego to jest 225 zł w Sephorze i w Douglasie. Dostępny jest oczywiście w Sephorze i w Douglasie na stronie internetowej bądź stacjonarnie. Dostępnych jest 15 odcieni. Kolor, który ja mam, to jest B20 i to jest taki jakby drugi z kolei od najjaśniejszych. 12 miesięcy przydatność od otwarcia. Ten podkład zawiera SPF 20. I jeżeli chodzi o jego właściwości i jak wygląda na twarzy, przeczytam Wam, co producent na jego temat tutaj wymienił. Perfekcyjne krycie, matowe wykończenie, gładka cera, 24 godziny trwałości, wodoodporna formuła i ma też rozświetlać cerę. Czyli to jest podkład, który ma właśnie mieć takie matowe wykończenie, ale z lekkim odbiciem światła, czyli ma być taki po prostu naturalny na twarzy. Nie ma być to właśnie taki typowy mat. Ja też bardzo nie lubię takich podkładów, które są takie typowo matowe. Żaden z tych podkładów też nie jest takim podkładem, który tworzy Wam takie efekty machy na twarzy, że mamy ochotę po prostu zerwać z siebie tą powłokę. Żaden z tych podkładów też nie jest taki 100% matowy, wiecie o co chodzi, że to jest taki typowy, płaski, wstrętny mat. Każdy z tych produktów i również ten daje bardzo takie w miarę naturalne wykończenie, ponieważ im więcej krycia ma podkład, tym mniej on jest naturalny na twarzy. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że strona Sephory daje możliwość oceny produktu. Czyli każdy klient, który używał dany kosmetyk, ma możliwość napisania takiej krótkiej recenzji na jego temat i przyznania mu gwiazdek. I ten podkład na stronie Sephory na 143 klientów ma 4,4 gwiazdeczki na 5. Czyli moim zdaniem to jest duża ilość właśnie tych gwiazdek. Wysoką notę ma po prostu. I jak czytałam recenzję, to myślę, że większość dziewczyn jest po prostu z niego zadowolona. I teraz przedstawię Wam, jak ten kosmetyk wygląda na twarzy. Będę nakładała te produkty, ogólnie te podkłady, gąbeczką z zwilżonym beauty blenderem oryginalnym, ponieważ jeżeli chodzi w ogóle o ten podkład, nakłada mi się go świetnie wszystkim, czym chcę, czy palcami, czy pędzelkiem, czy gąbeczkami. Nie ma tu żadnego problemu z nakładaniem, ponieważ jest to produkt taki kremowy, bardzo fajny, lekko płynny, więc on się świetnie rozprowadza. Nie jest za płynny też. Nie ma w nim też takiej satyny, czegoś takiego, że nie wchodzi nam ten produkt po prostu w pory. On się bardzo ładnie układa na twarzy, w każdą nierówność wchodzi delikatnie, wypełniając ją, także jest naprawdę bardzo fajny, jeżeli chodzi o to. Tak jak mówię, nakłada się go z takim odżywieniem na twarzy, czyli jest taki... czuć takie bardzo przyjemne nawilżenie, otulenie wręcz skóry. I po pewnym czasie, jeżeli chodzi o moją cerę, mam w tej chwili taką lekko przesuszoną skórę, ale nie mam żadnych suchych skórek na sobie. To jeżeli chodzi o jego wykończenie, z początku właśnie jest takie fajne nawilżenie cery, ale po pół godziny, dosłownie pół godziny mija i ten podkład staje się dużo bardziej matowy niż na początku, jak go nałożyłam, ale on na mojej cerze nigdy nie staje się taki płaski, płaski mat, nie daje takiego płaskiego matu, że wiecie, nie odbija w ogóle światła. Także u mnie na mojej cerze, bo wiadomo, tak jest, że każda z Was, każda ma inną cerę i u każdej z Was dany podkład będzie miał odrobinę inne wykończenie. On nie wchodzi w załamania skóry. Jak go już rozprowadzimy,
i wklepiemy, na przykład jeżeli mamy jakieś większe zmarszczki, wklepiemy paluszkiem i pozostawimy ten podkład tak, żeby wyschnął, albo na przykład zapudrujemy, to nie ma tutaj problemu z żadnym wchodzeniem na przykład w zmarszczki. Po całym dniu o też bardzo dobrze się prezentuje. Troszeczkę może się gdzieś tam wyświetlać, ale to też właśnie nie jest taki typowo matowy podkład, typowo ciężki, nieprzyjemny na twarzy, że nie tworzy takiego efektu, że po kilku godzinach po prostu cera się w nim dusi, męczy i wydziela więcej sebum. Nie, tutaj wszystko wypada tak w przeciągu całego dnia bardzo naturalnie. Naturalnie, delikatnie się mocniej świeci. Pod koniec dnia to świecenie jest troszeczkę większe, ponieważ to jest kwestia tego, że po prostu puder nam zejdzie z twarzy. Puder się, wiecie, wchłonie w podkład, wchłonie się w skórę, przestanie być taka matowa ta cera bardziej, wiecie, jak jest zapudrowana, to jest i matowa. I pod koniec dnia noc troszeczkę bardziej błyszcząca, ale nie ma tego efektu właśnie takiego, nie wiem, tłustego. Jak dotykamy twarzy, to też nie jest absolutnie jakieś klejąca czy tłusta, czy coś w tym stylu. Więc on przez cały dzień naprawdę bardzo ładnie się trzyma. Do końca dnia utrzymuje bardzo dobre krycie na wysokim poziomie, też w zależności ile się go nałoży, to krycie jest od średniego do naprawdę bardzo wysokiego. Jesteśmy w stanie tym podkładem ukryć praktycznie wszystko na twarzy. Więc zrobię tak, że nałożę ten podkład najpierw na połowę swojej twarzy, porównam Wam krycie, nałożę w jednej warstwie go, potem nałożę go na drugą połowę, a później nałożę jeszcze w dwóch warstwach i zobaczycie, czy to krycie się po prostu da budować. Więc tak, jeżeli chodzi o niego, butelka jest szklana, z czarną tutaj skóweczką, pompeczka oczywiście, również czarna, pompka bardzo fajnie dozuje produkt, nie pryska tym produktem, ile chcemy, tyle możemy wyciągnąć po prostu tą pompeczką. Dobrze, więc pierwsze co, to pokażę Wam jego konsystencję i kolor. Potem jeszcze pod koniec filmiku, jak już wszystkie Wam pokażę podkłady, to porównam Wam kolorystycznie, jak one wyglądają do siebie, po prostu te odcienie. Więc tak, wstrząsam go, wycisnę dwie pompeczki i będziecie mogły teraz zaobserwować, jak on spływa z dłoni. On bardzo delikatnie się przemieszcza, nie jest to podkład właśnie taki bardzo, bardzo płynny, ale nie jest też gęsty. On jest bardzo fajny, bardzo delikatny, kremowy, ma bardzo przyjemną, kremową konsystencję. I ta kremowość na twarzy jest właśnie wyczuwalna na początku, jak go nakładamy, jest mocno nawilżający, naprawdę czuć jest takie fajne nawilżenie, w nim jest bardzo, bardzo przyjemny dla cery suchej, ale po, tak jak mówię, pół godziny to nawilżenie z tego podkładu po prostu się wchłania w moją cerę i pozostaje ta skóra taka już do końca dnia taka fajna, przymatowiona, ale nie jest taka właśnie bardzo mocno płaski ten mat. Więc tak się prezentuje ten kolor. I to, co muszę zauważyć jeszcze, to to, że on nie ciemnieje. Może odrobinkę, na przykład jak już właśnie po tej pół godzinie, załóżmy, on się tak wchłonie, już nie odbija tego światła, on poprzez to odbicie światła, on może się wydawać właśnie jaśniejszy. Ale potem jak już, czyli odbicie światła poprzez tą mokrość jego, to on się wydaje jaśniejszy. Natomiast jak się on właśnie wchłonie, już przestanie być taki mokry na twarzy, to on się może wizualnie, optycznie wydawać trochę ciemniejszy, ale tak naprawdę minimalnie. Nie tworzy jakiejś pomarańczy na twarzy, nie zmienia odcienia, na przykład cera też pod koniec dnia nie jest absolutnie szara w nim, więc to bardzo w nim cenię naprawdę. Więc tak wygląda kolor B20 i to jest kolor, który no, jest trochę taki żółtawy, bym powiedziała. Fajnie niweluje moją niedoskonałość, moje skóry, na przykład czerwienienie się cery, bądź jakieś właśnie takie zaróżowienie, na przykład skóry, jakieś niedoskonałości w kolorze czerwonym, bardzo fajnie to wszystko przygasza. Więc dobra, tak się prezentuje na twarzy ten odcień. Nałożę go po prostu w jednej warstwie na całą tutaj połowę twarzy i będziecie widziały, jakie jest krycie. Jeśli chodzi o aplikację, tak jak wspomniałam, czy palcami, czy pędzelkiem, on się wszystkim świetnie po prostu aplikuje. Nie tworzy smug, bardzo dobrze, przyjemnie się go aplikuje. Ale ostatnio aplikuję podkłady właśnie gąbeczkami, więc gąbeczką teraz go nałożę. To, co od razu jest widać na pierwszy rzut oka, że on ma naprawdę dobry pigment, ponieważ od razu automatycznie cera staje się mocno wyrównana po prostu. On jest w tym momencie ciutkę za jasny do mojej karnacji, ale tak naprawdę minimalnie, jak go sprowadzę na szyję, potem przeciągnę się bronzerem, to tego nie widać w ogóle. Ja wolę troszeczkę nawet jaśniejsze podkłady mieć niż w moim kolorze cery, ponieważ one odmładzają wizualnie, ta twarz staje się taka świeższa. Jak widzicie, bardzo przyjemnie się go aplikuje i to, co jeszcze jest mega, mega przyjemne w tym podkładzie, to jest jego zapach. Przepięknie pachnie.
takimi kwiatami delikatnymi. I spójrzcie, tak wygląda pierwsza warstwa nałożona na połowę twarzy. Jeszcze tak jak mówiłam, to wykończenie właśnie jest takie mokre, bardzo, bardzo mokre, bardzo takie nawilżające. Ale też nie jest to podkład, który jest jakiś nieprzyjemny w odczuciu. Nie jest też za mokry i za tłusty, nie jest absolutnie tłusty, on jest taki fajny, jakbyśmy po prostu krem na twarz nakładały. Jeśli chodzi o krycie przy pierwszej warstwie, no to możecie zobaczyć, że jest naprawdę bardzo wysokie. Tak jak powiedziałam już, właśnie ten... Cała twarz jest po prostu przepięknie wyrównana, ten kolor jest taki, no, idealny, wręcz idealny, z tym, że takie właśnie większe jakieś niedoskonałości przebijają. Ja bardzo lubię ten podkład nakładać w jednej warstwie, ponieważ on w jednej warstwie, to, że przebijają te niedoskonałości jakieś takie lekkie, większe, tak delikatnie, po prostu wszystko jest tak fajnie wyrównane, ale widać, że ta skóra jest naturalna. Po prostu bardzo lubię go nakładać w jednej warstwie, że troszeczkę coś tam jeszcze przebija przez tą twarz, ale wszystko jest takie przygaszone, że to wygląda ładnie i nie rzuca się w oczy. Więc tak wygląda pierwsza warstwa. Tutaj nie mam podkładu. Tutaj mam. Nakładam go teraz na drugą stronę. I zobaczycie, jak cała twarz będzie po prostu praktycznie nieskazitelna. Na ten moment, jak możecie zauważyć, on jest trochę za jasny dla mnie, ale tak jak wspomniałam już, wolę jaśniejsze podkłady niż za ciemne, a też bardzo fajnie jest łączyć go na przykład z tym NYX-em w kolorze Olive, tą, wiecie, farbką. Bardzo lubię tą farbkę i bardzo często ją używam z różnymi podkładami. Teraz dołożę tego podkładu na boki twarzy, żeby Wam pokazać jego krycie, jego możliwości, jeżeli chodzi o krycie. Jeśli chodzi o to, czy on jest widoczny na skórze, czy nie, to im mniej go nałożymy, tym jest mniej widoczny. Natomiast jeżeli nałożymy go w większej ilości, no to już troszkę widzimy ten podkład na twarzy. Nie jest taki, wiecie, bardzo, bardzo delikatny. Jest to konkretny produkt po prostu. Ale nie ma tej efektu takiego naprawdę przesadzonego z... No ja jestem też przyzwyczajona też do podkładów takich bardzo delikatnych, praktycznie w ogóle niewidocznych na twarzy. Na co dzień takich używam, więc ten podkład dla mnie ogólnie jest trochę widoczny. Jest widać, że po prostu cięższy od tych podkładów, które na co dzień stosuję. Natomiast jeżeli używacie na co dzień właśnie takich cięższych podkładów, to ten jest naprawdę bardzo przyjemny i nie widać go na twarzy aż tak. To jest druga warstwa. Można go stopniować, można i trzy warstwy nałożyć, jak się potrzebuje, dokładać po prostu ten podkład. Lepiej go nałożyć w małej ilości i stopniować, niż od razu go, wiecie, napchać na tą twarz i potem próbować to rozetrzeć. Więc tak. I jest to podkład, który troszeczkę zastyga na twarz. Tak minimalnie. Nie ma odczucia takiego mocnego ściągnięcia cery, jakiegoś takiego mocnego przesuszenia czy czegoś takiego, ale troszkę czujemy, że ten podkład jest taki już przywierający do twarzy, taki, no, że to jest długotrwały podkład, po prostu jest takie odczucie właśnie przy tym podkładzie. Ale nie jest to żadne nieprzyjemne odczucie, jest ok. Czujemy, że ten podkład jest ok i przetrwa nam cały dzień. Każdy z tych podkładów, jeszcze od razu zaznaczam, nie zatyka porów, przynajmniej u mnie, nie stwarza zaskórników, nie stwarza pryszczy, nie przesusza mi twarzy, nic się po prostu z twarzą przez cały dzień nie dzieje. Więc kolejny podkład, jeżeli chodzi o cenę, jest ciut tańszy od tamtego. Ten jest za kwotę 225 zł, natomiast kolejny z nich jest to Dior. Jest to Dior Forever Undercover, czyli jeden z najnowszy podkład tej marki. I jego cena to jest 205 zł. Ale tutaj mamy 40 ml, tu miałyśmy 25 ml, czyli tutaj mamy 15 ml więcej niż w tamtym podkładzie i 10 ml więcej ogólnie niż w standardowym podkładzie. To rekompensuje nam fakt, że tutaj nie mamy buteleczki z pompką, nie jest ona ze szkła, tylko z plastiku. Wygląda niepozornie,
ale nie brzydko. Jego ocena na stronie Sephory to jest 4 gwiazdki na 26 klientów. To, co producent zapewnia, jeżeli chodzi o ten podkład, to jest tak. Maksymalne krycie bez efektu maski, na bazie wody, ten podkład jest na bazie wody, trwałość do 24 godzin, wykończenie naturalne, świeże i do tego matowe, tak, że nie trzeba przez cały dzień używać pudru. Nie trzeba go poprawiać po prostu pudrem. Ma się trzymać bez zarzutu, być taki właśnie fajny, matowy przez cały dzień, ale do tego ma mieć właśnie takie świeże, naturalne wykończenie. Jako jedyny z tych trzech podkładów, tutaj producent pisze, że jest to podkład nie dość, że właśnie dobrze kryjący, bardzo długo się trzymający, to równocześnie jest niewidoczny i niewyczuwalny na skórze. To ze względu na to, że on zawiera po prostu dwa razy więcej pigmentu niż w standardowym podkładzie jest. Również, tak samo jak tamten, jest dostępny w 15 odcieniach. Kolor, który ja mam, to jest 0,15. I tutaj mamy różne właśnie podziałkę na różne odcienie, różne tony. Ta 0,15 to jest taki ton ciepło-chłodny z nutką oliwki. Taki jest bardzo przyjemny, bardzo ładnie wygląda na mojej skórze, jak jest opalona. W tym momencie myślę, że fajnie się stopi z moją karnacją, ponieważ on jest właśnie troszeczkę ciemniejszy niż tamten B20 z Yves Saint Laurent, ale to Wam pokażę. Ten podkład jest bardzo fajny i bardzo przyjemny, ale zarazem jest najbardziej matowy z tych wszystkich trzech podkładów, które Wam pokażę. Więc jeżeli macie bardzo przesuszoną skórę, to tutaj trzeba naprawdę mocno nawilżający, odżywczy krem nałożyć pod spód, ponieważ tutaj w przypadku właśnie tego podkładu czujemy matowość po prostu na tej twarzy. Też w zależności w jakiej kondycji mamy skórę, ponieważ jeżeli macie skórę mieszaną, to w życiu tego nie poczujecie. Jeżeli macie bardziej tłustą niż mieszaną, nie poczujecie tego takiego właśnie matu, może nie ściągnięcia, ponieważ ten podkład też nie ściąga cery, ale i też nie wysusza skóry po całym dniu. To też jest bardzo fajne, ponieważ bardzo dużo podkładów matowych, które do tej pory gdzieś tam kiedyś używałam, które właśnie stwarzały ten efekt tępej szpachy na twarzy, to one mi po całym dniu po prostu tak męczyły skórę, że masakra. Tutaj czegoś takiego nie ma. Cera naprawdę nie czuję, że się męczę w tym podkładzie. Więc tak, jeśli chodzi o... No dobra, to teraz nakładam go, bo to już więcej nie mam co powiedzieć. Gąbeczkę oczywiście wymyłam, jest czyściutka, przygotowana do następnego podkładu. Związuję sobie włosy, spinam i pokażę Wam aplikację, jak on wygląda na twarzy. Jeśli chodzi o jego aplikację, właśnie również i pędzelkiem, i palcami, i gąbeczką się świetnie sprawdza. Nie uważam, żeby gdzieś tam wchodził w jakieś zakamarki na twarzy, w jakieś rozszerzone pory, czy coś takiego. Bardzo ładnie się prezentuje po prostu na skórze. Tak wygląda buteleczka. A po drugiej stronie, na górze mamy pokazany kolor. Jeśli chodzi o jego konsystencję, jest taka. Kolor wygląda tak. Jak się go dotyka, to jest właśnie taki bardzo, bardzo delikatny, leciuteńki. Leciuteńki się wydaje właśnie. Dobra, pierwsze co zrobię, to właśnie go zaaplikuję na połowę twarzy. On też bardzo ładnie pachnie takim podkładem po prostu Diora. Te podkłady, na przykład Dior Skin Nude, dość podobny ma zapach właśnie jak ten. Też bardzo przyjemny, z tym, że u niego czuć jest alkohol. Ale to nie jest, mam nadzieję, że to są alkohole, które takie są, wiecie, lotne, wyparowują po prostu, ponieważ ja nie widzę i nie czuję, żeby on mi obciążał skórę, żeby się skóra przetłuszczała w tym podkładzie, żeby była wysuszona, nic złego mi nie robi, ale zaznaczam, że w nim czuć jest najbardziej alkohol z tych wszystkich trzech podkładów. Więc okej, aplikuję go na połowę twarzy. Jak możecie zobaczyć, pierwsza warstwa naprawdę genialne krycie daje. Genialnie kryje. Uważam, że jest bardziej chyba jeszcze kryjący, więcej z nich w nim tych pigmentów niż w Yves Saint Laurent. Tamten podkład chyba troszeczkę nawet mniej kryje niż ten. Ja ich, wiecie, tak szczerze, powiem Wam, przyznam się od razu, że ich nigdy ze sobą nie porównywałam. Tylko właśnie jak myślę o podkładzie, który chciałabym właśnie, żeby był na cały dzień, który świetnie kryje i który się długo utrzymuje, to sięgam po któryś z tych trzech właśnie podkładów. Natomiast tak, wiecie, żeby ich porównywać ze sobą czy coś, to ja nigdy tego nie robiłam. Pierwszy raz to robię właśnie przy Was. I to, co właśnie pamiętam, który jakie wykończenie miał, jak wyglądał, jak się trzymał i tak dalej, no to Wam mówię. Jeśli chodzi o niego, zobaczcie, tutaj jeszcze większe mamy krycie niż przy Yves Saint Laurent.
mała warstwa, przy nim najbardziej chyba z tych wszystkich, mała warstwa zapewnia naprawdę świetne krycie. No, uważam, że chyba jest najbardziej kryjący z nich wszystkich. Takie mam odczucie. I tak jak już wspomniałam, najbardziej matowy. Tamten, jeżeli chodzi właśnie o Yves Saint Laurent, to on dopiero po pół godziny staje się taki praktycznie tak matowy, jak ten jest w tej chwili. A ten nałożyłam dosłownie, nie wiem, tam półtorej minuty temu, jak cały czas z Wami rozmawiam, nakładam go. Tamten bardziej rozświetla. Nawet jak się już wchłonie i stopi ze skórą, to jest mniej matowy niż ten w tym momencie, jak go teraz mam. Z tych wszystkich trzech podkładów ten jest najbardziej zastygający. Najbardziej czujemy tutaj właśnie to zastygnięcie tego podkładu na twarzy. I jak patrzymy się i jak na przykład dotykamy tą skórę, to jest wrażenie takiego właśnie mocnego przyklejenia tego podkładu, takiego przywarcia do cery, ale nie uważam, że on nawet w dużej ilości stworzyłby nienaturalną twarz, tapetę i tak dalej. Na czoło nałożyłam go najmniej i jest na czole najmniej widoczny. Jest naprawdę taki bardzo leciuteńki, bardzo delikatny, cera jest taka fajna, ujednolicona i tak dalej. Więcej go nałożyłam tutaj na policzki i na policzkach tak z odległości 30 cm też jest przepiękny, bardzo ładnie wygląda, jest taki subtelny i delikatniusi na tej twarzy. Natomiast jak się przyglądam z bliska, to gdzieniegdzie ten podkład jest widoczny w postaci takiej pudrowej. Po prostu na przykład na włoskach się troszeczkę osadza. Jest na przykład przy nosie delikatnie właśnie taki pudrowy efekt się robi. Coś takiego. Więc jest to, tak jak wspomniałam, najbardziej matowy, najbardziej pudrowy podkład z tych wszystkich trzech. Jeśli macie cerę suchą, z odstającymi skórkami, to niestety ten podkład może Wam te skórki podkreślać, ponieważ jest właśnie taki pudrowy, osadza się na włoskach, na meszku i tak dalej. Ja go w ogóle nie pudruję. Tak jak tamte mogę przypudrować, to tego nie pudruję, bo nie potrzebuję po prostu tego. Wyglądam już w tym momencie, jakbym warstwę delikatnego pudru nałożyła na swoją twarz. Ale też ten podkład nie jest tak, wiecie, w takiej mocnej, grubej warstwie widoczny na twarzy. Też wygląda bardzo fajnie i tak z odległości, tak jak się normalnie człowiek na nas patrzy, wiecie, rozmówca, to ten podkład nie jest widoczny na twarzy. Widać, że mamy coś, widać, że ta skóra no, nie jest taka naturalna i wiecie, leciutka, ale nie ma tego efektu takiego przesadzonego, że o Boże, co ty masz na twarzy, nie ma czegoś takiego, to bardzo ładnie, subtelnie wszystko wygląda. I to, co jeszcze zaobserwowałam, jeżeli chodzi o ten podkład, to on najładniej wygląda, jak się go aplikuje, czyli jest taki bardzo fajny, rozświetlony mokrusi, bardzo przyjemny i też bardzo ładnie wygląda, jak już całkowicie się wchłonie w skórę, jak tak całkowicie, wiecie, usiądzie na tej twarzy, bo w momencie, kiedy on zaczyna wchłaniać się i zaczyna zastygać, to macie wrażenie i tak jak patrzycie na swoją twarz, to ta twarz wygląda ciężko i tak się wydaje, że ten podkład będzie wyglądał bardzo brzydko na skórze. Takie jest wrażenie po prostu w momencie, kiedy on się staje z mokrego pudrowy, ale jak już on osiądzie na tej twarzy, posiedzi tak z 15 minut, bardzo ładnie się w nią wchłania, coraz bardziej się tak stapia z tą skórą, coraz mniej jest widoczny, coraz mniej jest też widoczny taki chamski puder, który właśnie w momencie, kiedy wchłania się ten podkład, on je zaczyna jakoś tak, patrzymy na tą twarz i wydaje się, jakby ten podkład miał bardzo brzydko wyglądać na twarz. Taki jest efekt, ciężko mi to opisać, ale naprawdę jak najładniej wygląda, jak się go od razu aplikuje i jak już posiedzi na twarzy z 15 minut, to wygląda wtedy bardzo, bardzo ładnie i naturalnie. Więc od razu Wam mówię, żebyście się tak nie zrażały, jak go nałożycie, to tak te pierwsze 5-10 minut to musicie odczekać po prostu, bo on wtedy właśnie się tak scala z tą skórą i są momenty, kiedy patrzycie na twarz i wygląda ta twarz dość ciężko i macie wrażenie, że ten podkład będzie taki właśnie ważący się. O, chyba to o to mi chodzi, że daje wrażenie takie, jakby się miał zważyć za chwilę. No, a jak już wchłonie się całkowicie w twarz, stanie się właśnie taki mało widoczny na tej twarzy, tak jak się patrzymy, tak jak mówię, z 30 cm to praktycznie w ogóle tego podkładu nie widać, nie widać żadnych jakichś tam warstw tego, wiecie, kosmetyku na twarzy, wygląda to ładnie i lekko, dopiero właśnie jak wchłonie się w tą skórę. Więc ten podkład tak się prezentuje w jednej warstwie nałożony na skórę moją. Uważam, że w tym momencie krycie jest takie samo,
jak przy tym podkładzie, jak nałożyłam go w dwóch warstwach. Mimo tego, że ten podkład dla mnie też ma świetne krycie, też przepięknie kryje, ale kryje mniej, troszeczkę mniej właśnie niż ten. Mając go, wiem, że jeżeli będę potrzebować mocnego krycia i mocnego takiego przypudrowania cery bez pudru, to sięgnę po ten podkład po prostu, bo jest, tak jak mówię, najbardziej matowy i najbardziej kryjący z nich wszystkich. I dziewczyny, trzeci podkład, który jest świetnie kryjący, który jest długotrwały, którego uwielbiam. Naprawdę z tych trzech podkładów to jest mój faworyt. To jest podkład, który no po prostu nawet na nie tylko na wielkie wyjścia jego stosuję, po prostu bardzo lubię efekt, jaki on daje na twarzy. To jest podkład, o którym się mówi, że jest bardzo ciężki, że się nie nadaje dla cer, że tworzy machę, ale ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Ja go uwielbiam i wygląda cudownie, wygląda najpiękniej z tych wszystkich trzech podkładów na skórze. Do mojej cery, do cery suchej się cudownie sprawdza. Daje właśnie taki bardzo naturalny, pięknie rozświetlony efekt, taki nie za mocny, wiadomo, że to jest matowy podkład, ale on trochę odbija to światło, naprawdę cudnie wygląda. Trzyma się mur beton cały dzień, ja go uwielbiam. Uwielbiam go naprawdę za wszystko, za to jak wygląda, za to jak się trzyma, za to jak się aplikuje. Cudny jest, cudny, cudny. I to jest ten podkład. To jest ten podkład, który wiem, że nie każda z Was go lubi, ale wiem, że bardzo dużo z Was go używa. Dużo z Was sobie go chwali. Zobaczyłam to w momencie, jak go pokazałam w którymś filmiku i powiedziałam, że jest to mój ogromny faworyt, ogromny ulubieniec i powiedziałyście mi, że Wasz również. I się naprawdę zdziwiłam, ile z Was używa ten podkład i bardzo lubi. Więc jest to Estée Lauder Double Wear. Jest to podkład również najtańszy ze wszystkich tych trzech, ponieważ jego koszt to jest 189 zł za 30 ml, czyli standardowa pojemność 189 zł, 24 miesiące przydatności od otwarcia i jest on dostępny w 25 kolorach. Ja go posiadam w kolorze 1W2 Sand. Tutaj jeżeli chodzi o jego takie właściwości, jak ocenia go producent, co on zapewnia, to tak, daje on perfekcyjna cera, świeża skóra przez cały dzień, 15 godzin trwałości. Mówią, że to jest podkład najbardziej ciężki, najdługotrwalszy ze wszystkich, a spójrzcie, że przy tamtych dwóch podkładach producent zapewniał, że trzymają się 24 godziny. A tu producent pisze, że 15 godzin i z tym się zgadzam w zupełności. Nie mam pojęcia, czy tamte 24 godziny się utrzymają, nie mam pojęcia, bo nie używałam tyle czasu, ich nie miałam na sobie nigdy w życiu, ale jeżeli chodzi o ten podkład, 15 godzin spokojnie wytrzyma. Jest on odporny na ciepło i wilgoć, komfortowy, nietłusty, niezmieniający się w ciągu dnia, kontroluje nadmiar wydzielanego sebum, na każdą okazję, wielkie wyjścia, ekstremalnie długotrwały, nie powoduje trądziku. Czyli jest to podkład po prostu idealny. Idealny, cud na cudeńka i dla mnie on taki właśnie jest. Ja go bardzo lubię i nawet jak pokazywałam Wam w którymś tam właśnie Get Rid of Me, używam ten podkład. Naprawdę dziewczyny, on jest dla mnie nie dość, że świetnie kryjący, to praktycznie w ogóle nie widoczne na twarzy. Wiadomo, trochę coś tam widzimy, że ten podkład jest, że ta skóra nie wygląda, wiecie, tak jak normalna skóra, ale naprawdę wygląda bardzo ładnie i bardzo naturalnie. I jeżeli chodzi o gwiazdeczki na stronie Sephory, to on na 182 klientów ma, uwaga, uwaga, 4,6 gwiazdki. I on ma SPF 10, nie ma on pompki, natomiast pompka jest dostępna w sklepie, w Sephorze na przykład i kosztuje 25 zł, jeżeli byście chciały dokupić do niego pompkę. Tutaj pompka też z Maca, z firmy Mac również wchodzi, tylko trzeba przyciąć tą taką, wiecie, rureczkę, ale też pasuje. Kiedyś używałam go z pompką, teraz normalnie go wylewam na dłoń. Przyzwyczaiłam się do tego po prostu. Jest to taka dziura, jak widzicie. Ten podkład jest kremowy, jest płynny i właśnie kremowy. Jest bardzo, bardzo przyjemnie kremowy. Nakładamy go jak taki fajny, otulający krem na twarz. To jest szklana butelka. Tak wygląda, zobaczcie. Odkręcamy. Wylewam na dłoń. Zakręcam z powrotem. I pokażę Wam jego konsystencję. Jest troszkę spływająca, jest taka fajna, lekko właśnie płynna, ale przy czym jest bardzo kremowa. Jest taka
no najprzyjemniejsze po prostu na świecie. Ja uwielbiam takie konsystencje właśnie, takie otulające, kremowe, ale nie jest olejkowy. Nie czuć takiego olejku też w nim. Jest naprawdę bardzo przyjemny i nie zmienia swojego odcienia. To też jest bardzo istotne. Więc dobrze, nakładam go na połowę twarzy. Zapach ma taki trochę sztuczny. On nie jest, to nie jest zapach owocowy, jakiś kwiatowy, tak jak w porównaniu właśnie z tamtymi dwoma. Nie jest taki perfumowany typowo, tylko że ten zapach jest taki bardziej, niektórzy mówią, że jak farba olejna. Coś w tym jest. Ale nie jest jakiś uciążliwy, nieprzyjemny. Ja się do tego przyzwyczaiłam i wręcz muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się kojarzy właśnie z tym podkładem i kojarzy mi się z ładnie wyglądającą skórą. Tutaj również możemy spokojnie stopniować krycie. Możemy nałożyć go w mniejszej ilości i będzie mniejsze krycie, po prostu delikatniejsze. Ale nawet najmniejsza ilość tego podkładu przepięknie wyrównuje po prostu kolory cery. Z tym nie ma problemu. Jest troszeczkę problem, jeżeli za mało go nałożymy, troszeczkę przebijają te większe nieskłonności, ale one są tak przygaszone, że tego aż tak nie widać, to się tak nie rzuca w oczy po prostu. Z początku jak się go aplikuje, zobaczcie, teraz mam go na połowie twarzy. Tak się prezentuje krycie. A z początku jak się go nakłada, to właśnie jest taki bardzo, bardzo fajny, taki otulający, odżywczy na tej twarzy. Naprawdę przepięknie aplikuje się i on po chwili też właśnie w moją skórę wchłania się. Tak wiecie, wsiąka się, powoli się wsiąka. I pod koniec, jeżeli chodzi o jego wykończenie, to jest to wykończenie takie naturalne. Z przewagą może lekko takiej w stronę matowości. Nie taki, wiecie, bardzo rozświetlone, ale też nie jest taki płaski mat. Nie lubię tego słowa, ale najczęściej go używam, bo najbardziej to po prostu obrazuje. Pigmentacja tego podkładu jest bardzo wysoka. Bardzo. Bardzo mi się podoba, jak on wygląda nawet w małej ilości. Potrafi przepięknie wyrównać kolory cery. Wiadomo, te większe nieskłonności będą przebijać, ale też w zależności ile go nałożymy, bo możemy go stopniować tylko w tych miejscach, gdzie potrzebujemy. On też przepięknie się stopniuje. Wykończenie jest z początku, bo bardzo takie odżywcze, rozświetlające takie, no widać, że to jest tak jakbyśmy nałożyły, nie wiem, półtłusty krem na siebie, ale ono po chwili tak wchłania się w skórę. To po prostu to nawilżenie z tego podkładu, to mokrość wchłania się w twarz, robi się coraz bardziej matowy, ale nie przekracza pewnej granicy. Nie staje się ta twarz taka nienaturalnie matowa, z takim bardzo delikatnym gdzieniegdzie odbiciem światła. Ona cały czas jest właśnie taka fajna, lekko rozświetlona, ale w taki sposób jakby nawilżony. Bardzo mi się podoba, jak on wygląda na twarzy. Też wydaje mi się, że i tak jak Wam wspomniałam, w zależności od tego, jaką mamy cerę, czy mamy mocno jakąś przesuszoną po jakichś tam zabiegach z kwasami, załóżmy, czy po retinolu, no to ten podkład będzie bardziej matowy na Waszej skórze. Im mniej matową cerę mamy, im mniej suchą, tym ten podkład będzie wyglądał bardziej na rozświetlony. Taki naturalny po prostu. Jeżeli mamy bardzo suchą skórę, no to on wtedy będzie bardziej matowy na Waszej twarzy, wiadomo. A jeżeli chodzi o trwałość, naprawdę cały dzień, całodniowa trwałość. Czy przy pudruje, czy bez pudru, on jest podkładem, który się tam nie transferuje na przykład na ubrania. Wiadomo, jak przetrzemy mocno twarz, no to gdzieś tam ten podkład zejdzie, bo to nie jest, nie wiem, skała, to jest tylko podkład. Ale naprawdę nie ma tutaj problemu, że wiecie, tam przy normalnym użytkowaniu twarzy, przy całodniowym po prostu dotykaniu delikatnym, gdzieś tam poprawianiu się czy coś, ten podkład po prostu nie schodzi. Bardzo dobrze się zachowuje przez cały dzień. Więc dobrze, nałożę go na całą twarz i pokażę Wam efekt, jak to będzie się prezentowało. Chcę Wam powiedzieć, że nie nakładałam go w dwóch warstwach, wystarczyła mi jedna warstwa, wygląda to bardzo ładnie, schludnie, naturalnie na twarzy, więc podsumowując, jeżeli chodzi o wszystkie podkłady, te, które posiadam w swoim domu, to są trzy, którym ufam, które jak nałożę na twarz, to wiem, że przez cały dzień będą bardzo dobrze się trzymały. Każdy z nich jest troszeczkę inny, najbardziej lubię chyba tego,
Tak mi się wydaje. Te dwa są najbardziej do siebie zbliżone, ponieważ oba właśnie się nakładają z takim nawilżeniem na twarzy. One mają podobne właśnie wykończenie, podobnie się też trzymają na skórze. Natomiast ten jest troszeczkę lżejszy, jakby taki nie tyle że lżejszy, co mniej kremowy, ale też jest bardzo kremowy, a ten jest taki już naprawdę fajny, odżywczy, kremowy, taki super dla cery suchej. Ja wiem, jakie jest przekonanie, wiem, że to jest podkład, który uważa się, że dla cery suchej się w ogóle nie sprawdzi, ale do cery suchej takiej jak ja mam, konkretnie dla mnie, to ten podkład sprawdza się po prostu z tych trzech najfajniej i najlepiej. Wygląda moim zdaniem najbardziej naturalnie, najbardziej naturalnie się to znika z twarzy. Nie tworzy żadnych jakichś placków, jak na przykład, nie wiem, zejdzie w którymś miejscu ten podkład, to nie tworzy dziury żadnej. Bardzo fajnie się go nosi, naprawdę, przez wiele godzin on trwa na naszej skórze, wygląda bardzo ładnie, dobrze się go aplikuje, także jestem bardzo z niego zadowolona. Ten jest drugi w kolejności, właśnie po tym, one mają odrobinę, różnią się między sobą, ale praktycznie takie same są, praktycznie. Ten podkład jest dla mnie zupełnie inny niż te. Jest to podkład, który najmniej dla cery suchej się sprawdzi, który najbardziej czujemy zastyganie tego podkładu na twarzy, który ma najbardziej matowe wykończenie. Chyba też największy pigment ma ten podkład. Troszkę, no mówię, inny jest po prostu niż te dwa. Najmniej dla cery suchej, te dla cery właśnie taki mieszany w kierunku suchej się super sprawdzą. Ten bardziej mieszana w kierunku tłustej. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymywanie się, bardzo dobrze się trzyma, a ponieważ on się właśnie przykleja i przywiera do tej twarzy najmocniej, to jak zejdzie w którymś miejscu, to potrafi zrobić po prostu dziurę. Więc też jak na przykład chciałybyśmy go przetrzeć, rozetrzeć to miejsce, to będzie nam dość ciężko. No to jest taki podkład bardzo mocno właśnie przywierający, przyklejający się do twarzy, ale też jak go nie dotykamy, nic złego nie robimy na twarzy, to on bardzo dobrze się trzyma przez cały dzień i tak jak mówię, jest najbardziej suchy, najbardziej matowy, najbardziej dla cery tłustej i mieszanej, a te bardzo lubię, no ten najbardziej po prostu, to jest dla mnie debeściak i też ja mam sentyment do tego podkładu, bo to już jest moja trzecia buteleczka, a z tych wszystkich trzech ten najładniej pachnie i jest też no, najdroższy. Ten jest najtańszy i najbardziej go lubię. Od tej strony jest Yves Saint Laurent B20. Tu mamy Dior Forever Undercover 015, a tutaj Estée Lauder Double Wear 1W2. Napiszcie mi, dziewczyny, jak Wy oceniacie te podkłady, jeżeli miałyście je. Napiszcie taką krótką recenzję, jaki macie typ cery, bardzo Was proszę o to, bo to na pewno pomoże wielu dziewczynom. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie też do napisania, jakich Wy używacie podkładów długotrwałych, czy w ogóle takie używacie, jakie lubicie. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film się Wam przydał, że Wam się spodobał. Kciuk w górę bądź w dół, jeżeli ta tematyka podkładowa Was interesuje. Zapraszam na kolejne filmy, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i pozdrawiam Was do następnego.